Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Need for Speed Unbound. Oczywiście premiera nie odbyła się na moim kanale bez problemów, oczywiście mamy tutaj problemy z prawami autorskimi. Jak to zwykle bywa, fajne soundtracki oznaczają copyrightowaną muzykę, którą ja potem muszę się zajmować, ponieważ inaczej film będzie zablokowany w 48 krajach, nie będzie można na nim zarabiać, potem nie będzie się do was wysyłał poprawnie, nie będzie się pojawiał na głównej, w rekomendowanych i nikt tego nie zobaczy. A tak fantastycznie się bawię, boostując się zaraz po tym, jak wydraftowałem się za jakimś innym samochodem. Dlatego też, jeżeli momentami w tych odcinkach muzyka będzie dziwna, albo po prostu zniknie ta muzyka, to wybaczcie, jeżeli nie będę w stanie oszukać troszeczkę algorytmu wykrywającego te muzyczne kawałki, modyfikując je, to po prostu będę zmuszony wyciąć cały kawałek audio, tak więc już teraz wam daję znać, żeby nie pisać tego za każdym razem. Winowajcą jest YouTube, który stwierdza, że po prostu próbuje kraść muzykę, mimo iż gram sobie w Need for Speed'a, ponieważ nie jest zbyt mądra ta platforma. To tyle, lecimy dalej. Zmodyfikowałem trochę twarz mojego ziomka, nie jestem pewien, czy wygląda w jakimkolwiek stopniu lepiej, ponieważ w tej chwili tak naprawdę ubrany jest, jakby wpadł do kosza za lumpem. Nie żebym krytykował lumpy, dużo osób, które znam, ubiera się w lumpach i tam naprawdę fajne ciuchy są. Chodzi mi bardziej o randomowość i losowość jego stroju. Te buty, oh, wiecie co, nie, ja nie mogę wytrzymać, ja muszę zmienić te buty, bo po prostu mnie powali. Buty, dajcie mi coś innego, nawet te klapki, klapki, bierzemy klapki. Wszystko będzie lepsze niż to, co miałem przed chwilą, prowadzenia auta w klapkach. To jest bardzo zły pomysł, kiedyś próbowałem, chociaż może niektórym wychodzi. Lecimy przed siebie, zobaczymy, jakie w tej chwili czekają nas zawody. Zostawcie lajka, jeżeli lubicie serię, ja bawię się ekstremalnie intensywnie i jak na razie bardzo dobrze. Mogę mieć jakieś dziury w sobie, bo mam taki fajansiarski trochę t-shirt. Zawody w nocy często zapewniają większe nagrody, ale mogą skutkować wyższym poziomem buławy. Proszę was! Poziom buławy z dnia zostaje zachowany, więc zwracaj na niego uwagę, rozważnie planuj sesję. Okej, okay. Czyli mamy system. Dzień, noc. Kiedy wracasz w nocy do garażu, poziom zostaje wyzerowany. No dobra, mamy kolejne zawody w dokładnie tym samym miejscu. Zlot przy kanale burzowym. Let's go! Potrzebna gotówka, 4000. Nie mam, ale mam ten wyścig uliczny. Okej, okay, czyli po prostu... Mamy system dnia i nocy, to co zrobimy sobie naszego pościgu za dnia przenosi się na noc, ale jak następuje kolejny dzień, to się resetuje i różne wyścigi w różnym stopniu podbijają nam poziom obawy, dlatego teraz mam pół jednego ognika. Nie resetuje się po nastaniu nocy, tiruriru. Ciekawy system w sumie z tym, że mamy tutaj różne pory dnia i różne pory dają nam różne nagrody i dzieją się różne rzeczy. Pościg się jeszcze nie zakończył. Wyobrażasz sobie nas w wiadomościach? Rajdel by dostał szał. I to by była świetna reklama warsztatu. Zajebista reklama warsztatu. Chociaż wiecie co? Po wyścigu, oh, po rajdelu. Nie możesz tam pracować całe życie. Nigdy o tym nie myślałem. Chciałem po prostu wyrwać się z systemu opieki zastępczej. Fury rajdela to dla mnie idealne miejsce. Jest dla nas dobry. Tak, to prawda. W sumie to najbardziej stabilne miejsce, w jakim byłam od dawna. Jak to nie mogę pracować w garażu całe moje życie? Co wy gadacie? Czegoś mi brakuje. Znaleźliśmy swoje miejsce, gdzie możemy się czuć jak w domu. I mamy plan. Wygrywać. Będziemy wygrywać. I to dużo. Bawi mnie to, że ci wszyscy bohaterowie zawsze mają przed sobą jakiś niesamowity cel. Na przykład, tak, wychowałem się jako sierota, kradłem hot dogi ze śmietników, ale w tej chwili moim planem jest zaprojektować nowy super samochód, mimo iż dopiero pracuję w jakimś garażu. Dobra, kluczuś, nie kluczuś, jedziemy na zlot. Będę kompletnie szczery, te wszystkie dialogi, które są w środku, nie do końca mnie interesują. Dlatego po prostu wjeżdżam. Nie mamy kasy na najlepsze zawody, ale mamy to. Centrum Lakeshore, jego ostre zakręty, ciasne uliczki, niech ludzie mają o czym mówić. Lecimy, mam nadzieję, że tym razem mi się uda. Przydałoby mi się tylko nie wyjebać dzwona o inny samochód, ewentualnie o beton. Jest też jakiś system cofania czasu tutaj, ale nie mam do końca pojęcia jak działa, tak więc zobaczymy. Playboy Carty Slayer. No i oczywiście, że zaraz będę tutaj udupiony. Zrobię jedną rzecz, żeby może zapobiec troszeczkę temu wykrywaniu. Z jednej strony, o, to może być bardzo naciągane, ponieważ niestety systemy wykrywania audio YouTube'a są całkiem dobre, ale spróbuję po prostu ściszyć tę muzykę, tak do 60% na przykład. Nie wiem, jak tutaj gazować, żeby to miało sens. No i oczywiście, że ruszam ostatni. Co jest nie tak ze mną? Czy ja mam jakieś złe przyspieszenie? Mam zły system wyjeżdżania z progu? Nie mam zielonego pojęcia, ale chcę jakiś potężny lot tutaj wykonać, żeby móc zrobić zryw zaraz po wylądowaniu. Wyścigi w nocy nie wiem, czy będą się wiązały z większym ruchem ulicznym, ale muszę... Jak chodzi, kurwa!
uważaj na takie właśnie rzeczy. Ale dzieją mi się cały czas. Czy za potrącanie ludzi będę miał dodatkowe punkty? Nie jest to co prawda Carmageddon, ale... No cóż, mogę sobie pomarzyć. Tak, 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 ostra jazda. Mogę wykorzystywać te wszystkie policyjne samochody, żeby sobie, o, draftować za nimi i zyskać trochę prędkości? Dobra, jestem totalnie ostatni w tej chwili. Nie jestem pewien, czy... No cóż, nie będzie mnie to kosztowało jakiejś dobrej pozycji w tym wyścigu, ale hej, nie musimy wygrywać, nie musimy wygrywać, mogę sobie po prostu zaliczyć, jakieś tam satysfakcjonujące mnie miejsce, ale co ja tam gadam, przejmuję przeciwników na zakrętach, to jest mój styl, albo się w nich na tych zakrętach wpieprzam, albo po prostu ich wtedy wyprzedzam, jestem trzeci. Jak zauważyliście, trudno jest tutaj zrobić miejsce jakiekolwiek lepsze niż trzecie, bo oni mają jakieś, kurwa, zmodyfikowane, nielegalne samochody, które są o wiele lepsze od mojego małego Nissanika. Jo, okej, dobra. O, beton, no i kurwa, wszystko oczywiście miga i mnie rucha. Halo, ruch uliczny i te wszystkie konstrukcje. Jak się tutaj cofa czas? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że ten system istnieje, ale nie umiem z niego korzystać. Cyk, driftowanie. Driftowanie, draftowanie, drzewkoszenie. Wykorzystuję wszystkie triki profesjonalnego ulicznego kierowcy. Dajemy radę. Może będę trzeci, ale to bez znaczenia. Nagrodę i tak dostanę. $4600, tak więc to mi wystarczy. Dobra, kurwa, nitro. O, to niekoniecznie był najlepszy moment na nitro. Ale dajemy radę i tak. Ile jest tutaj okrążeń? 86% wyścigu za mną. Świetnie, świetnie. Dobra, nieważne. Wypuszczę nitro z siebie, prosto z mojej rury, żeby tylko zyskać trochę prędkości. Nie wpieprzać się w policję. Przydałoby się. Ale tutaj wydaje mi się, że zaraz będziemy już na mecie i będzie po problemie. Zryw, nitro i mamy to. Cały czas jeżdżę z pilotką, to ona mi pierdoli prosto do ucha. W każdej dosłownie chwili tego wyścigu słyszę jakieś jej komentarze. Nie mogę się na tym skupić, nie mogę nic z tym zrobić. No i mamy to, $4600, tylko 1400. Czy te powtórki to nie jest cofanie czasu, to jest jeszcze jedno podejście do wyścigu? Oho! Dobra, rozumiem. I pytanie, czy teraz będę ściganym... O, mamy wznawianie pościgu. No dobra, mówi się trudno. Jak się spieprza przed policją? Nie mam zielonego pojęcia. Poza takim oczywistym założeniem, że wystarczy mi po prostu odjechać wystarczająco daleko i będę miał spokój. Ścigacie dwóch gliniarzy. Pamiętam jakieś materiały na temat tego Need for Speeda, że będą różne rodzaje policyjnych samochodów i trzeba różne taktyki stosować, żeby w ogóle im spierdolić. Nie jestem pewien, czy ma to jakieś znaczenie tutaj, ale chyba nie. Chyba nie. Widzę, że te pieniądze wszystkie, które zarobię, nie są gwarantowane. Cały czas pojawiają się na czerwono i tam chyba nawet było napisane ryzyko. Dobra, jedziemy na kolejny zlot. Będzie mnie to 4 kawałki kosztowało, ale co mnie to interesuje? Po to zarabiamy pieniądze, żeby wydawać pieniądze. Rozpieprzyłem sobie lusterko. Wybierając poziom trudności, wybierałem coś takiego jak poziom zniszczeń. Pytanie, czy zniszczenia mojego samochodu wpływają na jego performance? Ale chyba nie mogę jeszcze. O! Moja logika mówi mi, że tak, zdecydowanie będą wpływały na performance. Jak rozpierdolę samochód, to daleko nie zajadę, ale czy ta gra jest aż tak hardkorowa, czy może jednak jest na tyle arcade'owa, że nie ma tu takiego wpływu? Jakie masz plany? Wielkie tournée po kraju, wyprzedane stadiony, fanki karmiące mnie winogronami. A co? Co ci chodzi po głowie? Wiesz, to dziwne, ale jak pracuję w warsztacie i widzę, co Rydell zbudował, to myślę sobie, że może ja też mogłabym tu zrobić coś dla siebie. Zrobiłeś! Jeździmy nim! Dobra, wielka kropla na samym środku ekranu. Prawie mnie to zabiło. 160 na godzinę w mieście. Kurwa, jeszcze mostu brakuje i podwójnej ciągłej. Wykręcić parę śrubek, włożyć z powrotem. Dobra, mamy zlot. Oczywiście, że nasz bohater chce potem zrobić tournée po kraju. Ale jako kto? Jako kto zrobi sobie to całe szalone tournée? Nie wiem, czy kierowcy nielegalnych wyścigach, czy kierowcy samochodów w nielegalnych wyścigach mogą potem jakieś rozsądne tournée zrobić? To nie tak, że będzie kręcił bączki na scenie. Nie jest, nie wiem, artystą, który będzie śpiewał i dawał występy. Raczej się takich eventów nie organizuje, więc nie wiem, co on dokładnie ma zaplanowanego, ale... No cóż, musimy pomóc mu przez to wszystko przebrnąć. Blachar zostanie królem wszystkich ulic. Jedziemy, zobaczymy. Będę po prostu gazował na maksa na samym początku wyścigu, licząc na to, że da mi to jakieś sensowne wyniki. Ale nie wiem, może po prostu muszę zacząć gazować tak, żeby powiedzmy te obroty weszły na najwyższy poziom dopiero w momencie, kiedy dokładnie mamy znak ruszaj. Może wtedy to podziała. Nie jestem pewien, ale możemy zrobić zryw, wyprzedzić tego delikwenta, nie wpieprzyć się w tego bodnąć od tyłu. Mamy tutaj wyścig od A do B, co oczywiście może nam zagwarantować całkiem niezły sukces. Zaraz będę miał trzeci poziom zrywu, ale chuj z nim! Byle nie wjechać w tira.
Mamy tutaj dużo klatek na sekundę, ale też mamy dużo przeszkadzaczy. Jadę sobie pod prąd i to mi daje całkiem fajne możliwości, ale to nie wystarczy, żeby wygrać z najlepszymi. Kto wie, zapłaciłem 4000 za te jebane zawody, tak więc mam nadzieję, że chociaż odzyskam moje pieniądze. Nie wiem, czy tutaj zbiera się jakąś formę respektu, czy coś takiego tu w ogóle istnieje. Jak wygląda pięcie się na, wiecie, szczyty list przebojów kierowców w tym mieście. Nie wiem, dlatego po prostu jeżdżę te wyścigi. Po prostu lubię tę adrenalinę, lubię, kiedy pod moimi palcami topi się materiał, którym pokryta jest moja kierownica. Nie wiem, dlaczego miałby się topić, może po prostu mam tak bardzo potliwe ręce. Ale kurwa, wy widzicie tych, którzy są tutaj na pierwszym miejscu? Trasa jest cholernie prosta, praktycznie nie ma tutaj żadnych zakrętów. Moje auto robi co może, żeby wrócić do normalnej pozycji po tym, jak ja skręcam. Nie jestem pewien, z czego to wynika. Moje własne nitro nie ładuje się jakoś szybko, nawet teraz nie mam okazji na zryw. Nie ma tutaj zakrętów, nie ma driftowania, nie ma nawet draftowania, bo są tak kurwa daleko przede mną, że ten tunel aerodynamiczny rozpływa się w powietrzu, zanim zdołam się do nich zbliżyć. Ja! Okej, dobra, nitro, kurwa, wyprzedzanie! Które mam teraz miejsce? Nie mam zielonego pojęcia, byle się teraz nie wypierdolić, będzie okej. Tutaj mamy bramki. Nie, typiara, która jest na pierwszym miejscu, jest zdecydowanie zbyt potężna. Kurwa, Optimus Prime całego tego wyścigu, ale jestem drugi. Jestem drugi, mam przed sobą metę, mamy to, kurwa. Tylko tam mnie nie wyprzedzi. Let's go. Dziękuję bardzo, drugie miejsce. W końcu, widzicie, trzeci wyścig, ja już pokazuję, gdzie tak naprawdę zmierzam. Po zwycięstwo, po bycie numerem jeden. Czuję się, nagrywając te filmy, jakbym dosłownie robił jakiś, nie wiem, coachingowy materiał. Cały czas opowiadam o tym, jak chcę pomóc komuś osiągnąć sukces w życiu, to, tamto. Wznawianie pościgu teraz, co? Mamy 1,5 ognika, ale mam nadzieję, że uda nam się jakoś sensownie tutaj uciec. Wątpię, żeby takie szybkie manewry na sam koniec, polegające na zjechaniu z autostrady, a potem na wjechaniu na nią, miały jakikolwiek wpływ na tych policjantów. Obawiam się, że są inteligentniejsi niż mi się mogłoby wydawać, ale... Uhu! Dobra, mamy zryw, troszeczkę driftem podziałaliśmy, możemy wjechać na tą górną ulicę. Nie wiem, amerykańskie miasta są trochę popierdolone, te wszystkie, wiecie, drogi ekspresowe, które się znajdują w środku miasta. Strasznie dzika konstrukcja, mam wrażenie, że cholernie niebezpieczna. No i mamy to, kurwa, uciekliśmy pałą. Jeszcze $100 nam ktoś za to zapłacił, nie jestem pewien. Prawdopodobnie jakiś fundusz jebania policji. Dobra, jedziemy do kryjówki w takim razie. Posłuchajmy, o czym gadają. Zostawił kluczyki do aut tych nowych klientów, nad którymi mam popracować. Poczekaj tylko, kopara mu opadnie, jak zobaczy, co potrafię. Tylko wrócimy do warsztatu, biorę się do roboty. Cóż, potencjalnie jest to los każdego właściciela warsztatu, ale wydaje mi się, że nasza koleżanka ma ostatecznie w planach założyć swój własny warsztat, co może być troszeczkę takim, wiecie, może mieć wydźwięk, jakoby gościu sobie w tej chwili odchowywał węża, który potem go ugryzie, ukradnie mu klientów, ukradnie mu robotę. Bo jeżeli będzie dawał każdą nową furę właśnie naszej tutaj przyjaciółce, której imienia już nie pamiętam, bo nie ma aż takiego znaczenia, a potem będzie te fury klientom dawał, a wiecie, co ona powie? No tak, to moja robota, ja jestem za to odpowiedzialna. Chcesz więcej takiej dobrej roboty? Zapraszam do mojego garażu. Otwieram go już za 7 lat, jak uzbieram na to pieniądze. O, nie masz pieniędzy? To ja ci trochę pożyczę. Deponujemy gotówę. Let's go. Noc zaliczona, pościg zresetowany. Widzę, że jeszcze trochę hajsu za to dostałem. Co ja teraz mogę zrobić z moim samochodem? Wątpię, żeby było mnie stać na nowy. Mam nadzieję, że systemy upgrade'ów tutaj nie są na tyle skomplikowane, żeby na tym myślał 10 lat. Nieźle to wygląda, co? Nie najgorzej. Musisz zdjąć filtr, żeby się upewnić, że dobrze wkładasz świecę. No już. Nieprawda. Wolałbym, żebyś robiła to jak należy, wiesz? Miałam 3 auta do zrobienia, tak było dużo szybciej. No cóż, zobaczymy, co klient powie. Ma go dzisiaj odebrać. Ej, napij się kawy. Wyglądasz na zmęczoną. Tyle masz mi do powiedzenia po całonocnej pracy? Dobra, pójdę się przewietrzyć. Ciekawy jestem, jakie winyle ma tutaj społeczność. Domyślam się, że mogę je nakładać stosunkowo za darmo. Popularne obserwowanie artyści. Mamy tutaj coś prostego. No ten jest żółty, to nie powiedziałbym, że zbyt ambitny kolor, szczerze mówiąc. Chociaż wygląda całkiem nieźle. Wolałbym, wiecie, prosty kolor z jakimiś delikatnymi dodatkami. O, na przykład to. Jakieś tutaj robociki ze sobą walczą, strzelają laserami. Błyszcząca czerń. Czy mi się to podoba? Kurwa, no niestety nie do końca. Ale może taki biały z jakimiś... No nie wiem, jedyne słowo, jakie mi się z tym kojarzy, to tribal, tak więc niech będzie. Nałóżmy to sobie. Pytanie, czy będzie mnie to kosztowało?
Nawet nie wiem, wydaje mi się, że nie. Miałem 12700 i mam dalej 12700. Dobra, nadwozie nadwoziem, ale tutaj mogę jakby zmieniać w tej chwili tylko i wyłącznie styl wizualny. Nie mam tutaj żadnej opcji tuningu. Nie wiem, czy ja muszę do garażu pojechać, żeby ulepszyć furę. Zobaczymy. Robimy graj i mamy kolejne zawody. Zawody wyłącznie, przeglądać zawody, zlot w Motor City, dzienne zawody, niskie ryzyko, darmowe wpisowe, opuść garaż. Wybierz styl pokonywania zakrętów. Drift, by brać bokiem. Przyczepność, by przejeżdżać przez wierzchołek. A w razie czego zaciągnij ręczny. No tak, ręczny to najbardziej hardkorowy sposób. Nie jestem pewien, czy to się uda w moim przypadku. Mam całkiem duży potencjał do zawrócenia mojego samochodu tył do przodu, żeby móc spierdalać z tego wyścigu bardziej niż go wygrać. Ale ten drift chyba będzie działał u mnie najlepiej, szczerze mówiąc. Zaczynam go powoli wyczuwać. Ja, w porządku? Tak, w porządku. Super. I co tam? Możesz zabrać mojego kumpla? Ma gliny na karku i potrzebuje szybkiego wozu. Już tam jadę. Sorry, ale właśnie straciłem życie. Połączenie przychodzące. W drodze nagroda kryjówka. 10.941. Co jest z twoim ziomkiem, Raidele? Skąd ja mam kurwa wziąć tego gościa? Połączenie przychodzące. Mam jakąś... Czekajcie, czy mapa mi powie, gdzie ja mam po tego ziomka jechać? Aha, teraz mi do niego trasę wyznaczyło. No dobra, nagrody nowa kryjówka. To ja nie odmawiam takich nagród. Mają kolejny mecz. Nie zgłosiłaś się sama? Nieważne. Nie bierz tego do siebie. On cię docenia. Przecież wiesz. Więc jesteś po jego stronie. Jas, tu nie chodzi o strony. Raidel po prostu lubi mieć wszystko po swojemu. Jas? Jas! Jezus Maria, dobra, zaczynają się tutaj jakieś dramy pomiędzy pracownikami a szefem. Nie jestem pewien, dlaczego ona takie wąty w tej chwili ma. W końcu jest tylko podwykonawcą, pracownikiem. Robi w warsztacie. Co z tego, że modyfikuje super samochody? To nie daje jej prawa do bycia tutaj szefem. Nie ona ustala zasady. Jak szefu chce mieć po swojemu, to będzie miał po swojemu. Chodź, ziomku. Trasa wyznaczona, czyli dobrze, tam kliknąłem ten krzyżak w górę, żeby sobie do niego pojechać. Między młotem a kowadłem, gotowe. Czy to wszystko? Zawieź kierowcę do kryjówki. A to rozumiem, będzie nowa kryjówka. Unikaj policji, dostałem jeden ogień chyba. Lecimy. Mam teraz wszędzie trajbale, damy radę. Zawieź mnie do domu, szybko. Pierwszy poziom poszukiwania to jest praktycznie taki sam, jaki miałem w nocy, kiedy jeździłem te wyścigi. Będzie z tym jakiś problem? Nie. Spoko. Zgaduję, że nie jesteś zbyt gadatliwy, co? Wolałbym mniej gadania, a więcej jeżdżenia. Żaden problem. Nie muszę zagłuszać ciszy rozmowy. Nie jesteś zbyt gadatliwy, dlatego będę z tobą cały czas gadał. Nie przeszkadza mi to. Kurwa, coś zjebałem. I trochę. Ta cisza jest super, nie? Nadal cię słyszę. Dobra, mordo, ja wiem, że prawdopodobnie masz 4 kg metamfetaminy w plecaku, czy może nawet upchane w kieszeniach, albo w twoich organach wewnętrznych, ale to nie oznacza, że musisz być dla mnie niemiły. Ja nie jestem Jasonem Stathamem z Transportera, który ma zestaw własnych zasad, nigdy się nie pyta, co tak naprawdę przewozi. Ja jestem, kurwa, miłym kierowcą z sąsiedztwa, który lubi poznać swojego klienta, albo chociaż osobę, którą wozi. Kurczę, a myślałem, że zaczynamy się dogadywać. Po prostu zawieź mnie gdzie trzeba. Ominąłem policję moim super sprytnym tajnym skrótem przez rośliny. Robią sobie opinię na twój temat i chcą cię załatwić. Więc jesteś niewinny. Zależy, jak rozumiesz niewinny. Tak, zabiłem 7 ludzi, ale każdy z nich na to zasługiwał, tak więc moim zdaniem jestem niewinny. No i cyk, mamy nową kryjówkę, dziękuję bardzo. Zrobiłem to w 10-krotnie niższym czasie niż był limit. A moi kumple są zawsze mile widziani w mojej kryjówce. Dzięki, Rudy. Czuję, że robimy postępy. Nie mów tak do mnie. Używaj mojej ulicznej ksywki. Oho. Czyli... Der Gwóźdź. Bermotek? Der Gwóźdź. To, proszę państwa, coś czuję, że grając z tego Unbounda będziemy mieli bardzo dużo duchowych spadkobierców zablokowanego drążka. Jest z tobą Jaz? Nie, jestem sam. Jedziemy na zlot. Tak, tylko dzwonię, żeby powiedzieć, że auto spodobało się klientowi. Dobra robota. Sprawdź naszą promocję na Tygod Premium w Lejce 19. Gdzie jesteś? W supermarkecie. Chyba odpalę beczkę do zapleczu i upiekę mostek. Zrobię sekretną marynatę mojego taty, którą tak lubi. Taki sukces trzeba jakoś uczcić. Jestem za. Dobra, przekaż to Jas, jak będziesz z nią gadać, okej? Jasne.
Będę szczery, jak gościu powiedział, że odpali beczkę, byłem przekonany, że chodzi mu o to, że po prostu spali sobie zielsko w jakiś nowy, innowacyjny sposób, o którym jeszcze nie słyszałem. Jak nagle internet opanowało wiadro, to trudno mi sobie było wyobrazić, jak się niby z takiego wiadra korzysta. Uważam się za bardziej wyedukowanego i wykwintnego człowieka, kurwa wiadro. Nie ma opcji. Dajcie ze sobą, to zobaczysz, że on... Ktoś próbuje się do mnie dodzwonić. Nara. Jezus Maria, dobra, nasza koleżanka jest bardzo wredna. Widzę, że jesteśmy jedynym pomostem pomiędzy nią a naszym pracodawcą. Nie podoba mi się ten układ. Jakich mamy rywali? No chyba jakaś taka guzio z bardzo ładnym w sumie samochodem. Wygląda całkiem sportowo, ale mój Nissan z trajbalami ją rozpierdoli. Buena vista. Zasięg pełen, znaczy wyścig pełen zakrętów. Wiecie, co oznacza duża liczba zakrętów? Dużą liczbę potencjalnych wypierdolek, ale damy radę. Blachar da radę. Dobra, spróbowałem teraz przygazować w taki sposób, żeby uderzyć maksymalne obroty dokładnie w momencie, kiedy możemy ruszyć i chyba trochę podziałało, ale nie jestem szczerze mówiąc pewien. Dobra, robimy zryw. Przedzieramy się przez przeciwników, wracamy na asfalt, robimy kurwa drive-ta. Uhu! Tam jakiś kaszkaj nam próbował rozpierdolić całą naszą imprezę, ale nie pozwolimy im, nie pozwolimy. Dużo zakrętów to w sumie oznacza całkiem dużo dobrej zabawy, tak więc ja nie będę narzekał. Możemy sobie tutaj pośmigać bokiem, możemy wyprzedzać przeciwników na najmniej spodziewanych elementach tej trasy? O, wiecie, o co chodzi. Przed nami czacza. Drugi zryw, drugi drift, drugi boost. Kurwa, czasami na tych zakrętach wchodzę w poślizg, mimo iż wcale tego nie chcę ani nie planuję. Ale kurwa, jak mi się podoba ten system jazdy, który tutaj jest zaaranżowany. Naprawdę jest zajebisty. Mega przyjemnie mi się to ogląda. Moje oczy cieszą się całą tą liczbą animacji, które są tutaj dostępne. Ja pracuję tym gazem, żeby kurwa, jakby w jak najoptymalniejszy sposób te zakręty pokonywać. Ja pierdolę! Dobra, policja w tym mieście ewidentnie przeszła trening rozpierdalania czach. Wskakują na inne samochody, przecież oni mnie mogą kurwa zgnieść, zamordować, zabić. Dobra, mamy tutaj zryw, mamy drift. Muszę wybrać naprawdę dobry moment na użycie całego mojego nitro, które nie wiem, czy mogę upgrade'ować, czy nie mogę upgrade'ować. Na pewno w końcu dostanę garaż, gdzie będę mógł te upgrade'y robić. O! A widzicie, tak się przejmuje przeciwników. Tak się, kurwa, przejmuje kontrolę nad wyścigiem, wpierdalając się w nich. Ponieważ nie dość, że ja odbieram sobie prędkości, która mogłaby mi na tym zakręcie zaszkodzić, to dodatkowo jeszcze, niszczę mu życie. Zabiję ci matkę, jak mnie prześcigniesz, okej? Okay? Dlaczego nie ma tutaj gangsterskich opcji dojebania przeciwników? Woohoo! Dobra, fantastycznie, nie wpadłem w żaden kamień. Chociaż patrząc na możliwości tych samochodów, wpadnięcie w kamień chuja by mi zrobiło! Ponieważ prędzej to ja bym rozjebał kamień, niż kamień rozjebałby mnie. Nie jestem pewien, czy używanie takich jakby skrótów po ziemi to jest najlepszy pomysł? Zakładałbym, że nie, pewnie nie jestem stworzony, żeby jeździć po takim terenie. Blokuję mu kurwa trasę. Jakby się jeszcze wjebał w jakiegoś cywila, to by był najlepszy układ. 93% trasy zrobione, czy ja będę kurwa pierwszy? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Der gwóźdź może mi possać mojego gwoździa z połykiem. Ha, ha. Tak wiem, jesteśmy teraz przyjaciółmi, bo dowiozłem go w zadanym czasie do jego kryjówki przestępczej, ale nic mnie to nie interesuje, kurwa. $3000 jest moje. Ja pierniczę, 30 setnych sekundy. Let's go. Moja przewidywana pozycja chyba to była trzecia. Okej. Pół ognika tylko dostałem. Ucieknij, wymanewruj, wyeliminuj. To mi się podoba. Mogę ich też rozpierdolić. Pamiętajcie, zawsze legitną opcją walki z policją jest po prostu zamordowanie ich. No i jedyne, co możemy teraz zrobić, to dojechać sobie do kryjówki, która pewnie jest pół miasta dalej. Ale nie ma to znaczenia. O, burmistrz pewnie nas nienawidzi, będzie ścigać. Bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Musimy wspierać naszych mundurowych, chroniących nas przed tymi, którzy traktują Lakeshore jak prywatny plac zabaw. Graffiti, uliczne wyścigi. Te niedozwolone wybryki rozdzierają nasze piękne miasto na strzępy, jakby było z papieru. Jeśli mieszkańcy chcą, aby Lakeshore było czystsze i bezpieczniejsze, niech nam... Trochę się mój biały berbeś tutaj porysował i pogniótł, ale to nie ma żadnego znaczenia. Przejebane musi być bycie burmistrzem miasta, w którym jakby główną rozrywką praktycznie wszystkich obywateli są nielegalne wyścigi. Zarówno w dzień, jak i w nocy. W nocy jest nawet gorzej. O Boże, Boże. No dobra, zmieniamy się na księżyc. Let's go, let's go. Łyk kawy. Zestaw tuningowy? Zestaw tuningowy. W taki właśnie wygląd celuję, wiesz?
No nie chcę teraz wypierdalać, szczerze mówiąc, tyle pieniędzy na takie rzeczy jak zestaw tuningowy. Wolałbym na przykład o coś takiego. Chociaż to kosztuje 9,5 tysiąca, pierdolę to. Dzięki, szefie, auto będzie wyglądać zajebiście w sobotnim wyścigu. Dlaczego miałbym tyle pieniędzy wypierdalać na jakieś dwa kawałki plastiku z przodu? Kasę. Dopilnujmy, żeby nasz wóz wyglądał dobrze. Pierdolę, ty jesteś kobietą, oczywiście, że masz takie podejście. Wóz musi wyglądać dobrze. Nie liczy się wóz, a liczy się, kurde, kierowca. A że ja jestem kierowcą, to będzie zajebiście. Kilka zlotów do wyboru. Każdy zlot obejmuje różne zawody o zróżnicowanych wymaganiach i nagrodach, więc za każdego z nas sprawdzaj, co jest w programie, zanim wyruszysz. Jak chcesz po prostu wyjechać, możesz zrobić to wciskając X. Dobra, jesteśmy tutaj, zamiast gdzieś tam w pizdu z prawej strony, więc zobaczmy. Zlot w Motor City, przeglądaj zawody. Mamy wpisowe 16 tysięcy, ale mnie na to stać. Nagroda to 22. Przejebane są te zawody, bo tutaj nawet jak wygram, to zarobię 6 klocków. Tutaj jak wygram, to zarobię 4, a zdecydowanie mniej pieniędzy stawiam na szali. Chociaż ten wyścig, wydaje mi się, że to jest w ogóle ta sama trasa. Co mamy tutaj? Wszystkie tutaj poziomy obławy są takie same. Auto mam dobre zarówno do jednego i drugiego. Ale kurwa, no że takie aż wpisowe? Tak zaryzykować? Dwa ostatnie miejsca tracą praktycznie pieniądze na tym, więc przynajmniej nie być jednym z dwóch ostatnich i wtedy jest git. Tutaj praktycznie każdy wygrywa. Nie mam żadnego wpisowego. Niskie ryzyko. Wiecie co? Zrobimy sobie ten wyścig uliczny. Opuść garaż. Jedziemy na tamten zlot. Zrobimy sobie jeszcze ten wyścig. Przejdź do tuningu prowadzenia w menu pauzy, żeby zmienić ustawienia sterowania podczas driftu. Uuu! A to sprawdźmy sobie, gdzie to. Tuning prowadzenia. Ty faktycznie. Tutaj kurwa się wszystko robi? What the fuck? Prowadzenie, drift, przyczepność, a nie, to wydaje mi się, że jest jakby zależne od samochodu. Nie, tutaj mam czułość kierownicy, no dobra, dajmy na środkową, siła docisku. Mniejsza siła zwiększa prędkość maksymalną, a większa umożliwia bardziej efektywne pokonywanie zakrętów. Dobra, mniejsza siła docisku w takim razie. Kontrola trakcji, dodatkowa stabilność, szczególnie przydatne przy hamowaniu w trakcie niezamierzonego driftu. Chyba nie chcę tego włączać, na razie jest włączone i działa to całkiem nieźle. Wchodzenie w drift, stuknięcie gazu lub hamulca, stuknięcie gazu, stuknięcie hamulca wyłączone. Nie, weźmy sobie to. Zacząłem właśnie odkrywać, że mogę to robić na dwa sposoby. Mogę albo sobie puścić gaz, wygiąć gałkę i wtedy nacisnąć gaz, albo użyć hamulca. Alek? Tak, no wiesz, ten gość od tamtego Degesa. Zaczyna się. Jezus Maria, naprawdę mamy tutaj ultra luźnych naszych przyjaciół. Rozsądek przeciwko nierozsądkowi. Fajna nazwa, co nie? Ale to, co się dzieje z mieszkańcami, nie jest ani trochę fajne. Mamy informacje z pierwszej ręki, które wreszcie ukażą prawdziwe oblicze tego rządu i udowodnią, że to jego członkowie są prawdziwymi przestępcami. Ale najpierw, lubicie swój materac? O cholera, chyba nie znoszę swojego materaca. Ja akurat mój materac bardzo lubię, nie tak dawno temu wymienialiśmy na jakiś taki materac nowej technologii, który ma całkiem niezłą twardość i generalnie dobre warunki do spania, nie narzekam. Zawsze myślałem, że lubię materace, które są miękkie, okazuje się, że jednak twarde też nie są takie złe. Lecimy, zawody, nie ma pierdolenia. To chyba były te na zero wpisowego. Zarabiamy pieniądze. No ale dobra, ustawienia w takim razie, no jasne, auto tam jest trochę pod drift, trochę pod to, trochę pod tamto. No, ty! O kurwa, tam był taki mały znaczek, który pokazywał, jakie są optymalne obroty do startu. O, widziałem to tam. Dobra, będę nad tym pracował w takim razie. Czyli nie chodzi koniecznie o to, żeby w ostatniej możliwej chwili ten gaz wciskać, ani też nie chodzi o to, żeby gazować na maksa, zanim ruszę. Chodzi o trzymanie obrotu w odpowiednim miejscu, żeby dobrze wystartować. Okej, okej. Dobra, policja już napierdala, policja chce nas wszystkich zamordować, to jest polityka nowej pani burmistrz, zero tolerancji, każdego kierowcę, który łamie zasady, po prostu będziemy eliminowali. Wyjeżdżają, kurwa, na ulicę, najcięższe możliwe SUVy, jakie tylko mamy do dyspozycji i po prostu gnieciemy, skurwysynów, żaden nie przeżyje, żaden już nigdy nie powie swojej mamie, że ją kocha, ani nawet, że ją nienawidzi, ponieważ wśród takich szumowin pewnie jest więcej ludzi, którzy nie mają rodzin. Dobra. Jo! O Boże, te drifty, kurwa, robią się same. Holy boy! Nie! Pierdolnąłem w jakiegoś Janusza, oczywiście. Rozpierdalam banery? Nie, to nie są banery. Jakieś wielkie, kurwa, te reklamowe. Ale wiecie, co mi się podoba? Podoba mi się to, że tutaj nie mamy systemu. Albo zajmiesz pierwsze miejsce, albo chuj ci w dupę wypierdalaj, ponieważ tu w tej grze chodzi o to, żeby zajmować pierwsze miejsce. Tylko dokładnie widzę, jakie są wpisowe, jakie są potencjalne zarobki, jakby w co muszę celować, żeby zarobić, czego nie robić, żeby nie stracić pieniędzy.
prostu takie, jakie mam osiągi, takie będę miał zarobki. Nie jestem pewien, czy każdy wyścig mogę tak po prostu na lajcie od początku wygrać. Może gdybym nad dobrym startem popracował, to by było lepiej. Ale to wiecie. Jeszcze wiele przede mną, jeżeli chodzi o mój rozwój jako kierowca Need for Speed. Nie mam tutaj za bardzo opcji, żeby jakkolwiek przejąć ich na tych zakrętach. Chyba, że kurwa tutaj... O, pierdolnąłem w niego! Nie, drzewa! Dobra, mamy tutaj jakieś zrywy. Niestety właśnie, póki nie mam zaraz obok siebie przeciwników, nie mam okazji do dobrego zrywu. Drafting? No oczywiście, kurwa, że drafting. Trzymamy się za nim, żeby zaraz za niego wyskoczyć. Te szybkie pomijanie, liczę na to, że trzeci poziom zrywu uda mi się jeszcze tutaj wykręcić. I wtedy dopiero pierdolniemy. Przeskoczę cię, fuko! Tak jest, kurwa, tak się pierwsze miejsce zajmuje! Frajerzy jebani, let's go! Dla takich emocji ogląda się moje filmy, moi drodzy, ponieważ król kierownicy może być tylko jeden, jestem to ja! Ależ chaotyczną energię w moje serce cała ta gra wprowadza, ale podoba mi się to. Mamy jakiś pościg, ściga nas ktoś, chcą nas gnieść, zamordować? Nawet, że nie, jest zajebiście. Kolejne zawody przed nami, moi drodzy, nie mam co deponować pieniędzy, wygrałem ich niewiele. Ten to potrafi zrobić wrażenie, ogarnął sporą akcję. Akcję? Odwiedzimy go i zobaczymy, czy coś dla nas ma. Czemu jeszcze mnie z nim nie poznałaś? Mojego wujka Chopiego też jeszcze nie znasz. Jest więcej takich osób, wiesz? W porządku. Jak już mówiłam, razem weszliśmy w to środowisko. Opiekował się mną. Tak, wiem. Nie ty jedna przeszłaś przez ten system, pamiętasz? Tobie się poszczęściło, a ja się tułałam tu i tam. Alek zawsze był przy mnie, gdy nie miałam nikogo innego. Kiedy trafiłam do Raidela, kontakt nam się urwał. Ale kilka dni temu odezwał się do mnie, zupełnie niespodziewanie. Niespodziewanie, tak? Nie, to nie tak. Widział, jak się ścigamy i się odezwał. Słuchaj, to dobry gość. Może nam pomóc zarobić trochę więcej kasy. Okej, w porządku. Halo, panie policjancie, ja sobie tylko stoję... Damy czadu! Ja sobie tylko stałem z boku, ty pieprzony psie, jak śmiesz? Kim ja dla ciebie jestem, kryminalistą? W sumie to jestem kryminalistą, dokonuję tych nielegalnych wyścigów, tak więc może dobrze mnie traktuje. Traktuje mnie w sumie sprawiedliwie. Dobrze, no to nie możemy się oszukiwać, ale czy ja chcę do garażu wjeżdżać? Nie, muszę zgubić policję oczywiście. No dobra, to zgubmy jeszcze policję w takim razie, ponieważ inaczej mi nie pozwoli. Ty, ale pojawiło mi się wjeźdź do garażu, więc jak to w końcu było? Zgubiłem ich czy ich nie zgubiłem? Nie wiem. No dobra, tutaj wydaje mi się, że mogę... Wziąć ich bokiem, oni się nie wyrobią, mają zbyt chujowe samochody, żeby zawrócić za mną. A jednak nie są zbyt chujowe, jednak dają radę. Dobra, zaraz sobie zgubimy tą policję, nie będzie z tym żadnego problemu. Tam mogłem chyba spaść na dół, albo mi się wydaje. Tutaj jak pięknie przejechałem na tym zakręcie. Ej! Dobra, cały czas liczę na to, że tamci policjanci wpierdolą się w jakiegoś nic im niewinnego cywila. Tak, jestem gotów poświęcić byle Rafała, który sobie jeździ nocami do, nie wiem, Carrefoura, bo jest otwarty 24 na dobę. Wolę, żeby zginął on, niż żebym zginął ja. Sprawa jest prosta. Ucieczka. W sumie to mogę sobie tutaj teraz... No i zajebiście. Możemy się też prawdopodobnie schować pod mostem, żeby mieć chociaż chwilę spokoju. Wydaje mi się też, że... Mogę wyłączyć silnik. I skończyć w taki sposób odcinek. Mam nadzieję, moi drodzy, że Need for Speed się wam podoba, że przeżywacie podobne emocje co ja, szczególnie ten wyskok na koniec i przejęcie ich potrójnym zrywem i doładowaniem nitra. To było całkiem zajebiste. Cieszę się, że w ten most nie wyjebałem. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i pa pa.